Otwarte właśnie skrzyżowanie ulic Kaczeńcowej i Lnianej na Teofilowie wyznacza nowy trend. Ograniczenie prędkości, progi zwalniające i znak skrzyżowanie równorzędne. Powód zmian? Oczywiście bezpieczeństwo. Miejsc takich ma być więcej, głównie na osiedlach i tam, gdzie ruch aut nie jest zbyt duży. Powołaliśmy zespół. Ten zespół właśnie zaczyna działać i zadaniem tego zespołu będzie przeanalizowanie miejsc w Łodzi i wytypowanie takich, które są właśnie szczególnie narażone na zwiększoną liczbę wypadków. Ten zespół zaczyna działać. On będzie działał do marca przyszłego roku i w tym czasie stworzy taką mapę miejsc najbardziej niebezpiecznych. Choć każde nowe skrzyżowanie w programie Tempo 30 ma być poprzedzone konsultacjami społecznymi, lewicowa opozycja nie wierzy, że model się sprawdzi. Zdaniem oponentów prezydent Zdanowskiej chodzi o wyprowadzenie na ulicę ideologii, a nie rozsądku. Należy dbać o bezpieczeństwo w ruchu drogowym, ale nie czynić z tego ideologii i nowego programu utrudniania życia kierowcom, natomiast rozwiązywania problemów tam, gdzie one rzeczywiście istnieją. Akcja Tempo 30 jest jednym z elementów nowego programu bezpieczeństwa drogowego, którego projekt chcą prezydenci dać radnym pod głosowanie na najbliższej sesji. Ciekawe, jak łódzcy kierowcy przyjmą akcję Tempo 30. Dla niektórych argument o poprawie bezpieczeństwa wydaje się najistotniejszy, ale inni twierdzą, że dalsze wprowadzanie ograniczeń prędkości w mieście spowoduje, że w ogóle nie da się przez nie przejechać samochodem. Remigiusz Mielczarek, Wydarzenia.